Państwa, nasza radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No mamy tutaj te budynki, mamy Marienstadt i mamy wszystko, proszę Państwa. Tylko nie wiemy, dlaczego ci ludzie są tak bardzo agresywni, przecież to oni chodzą na msze. Może za mało chodzą na msze, a za dużo gdyby chodzili, to też może jeszcze gorzej by było, bo w Biblii jest napisane, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi jest. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie złe uczynki sprzed moich oczu. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar. Czyli widzicie państwo, że im więcej, to wcale nie musi być lepiej. Bo tak Macherowi mówią niby, że im więcej, tym lepiej. No to wiecie Państwo, jak puszczaj chleb po wodzie może. Im więcej, tym lepiej. Słowa Bożego jak głosisz, to zawsze dzięki kierownictwu Bożemu oczywiście, bo tak iść, aby iść głosić, aby głosić, to przecież taki Marek Stachowicz troszeczkę ludziom wciskał, no ale przecież on i z tą żoną nie dał rady, z tymi dziećmi nie dał rady. To już dawno sam gdzieś mieszka, bo ta żona go przepędziła i widocznie to jej mieszkanie było i on musi mieszkać gdzieś sam, ale to już dawne czasy, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Idziemy od strony Marienstadtu, tutaj jakieś takie dźwięki słychać, proszę Państwa. Takie tupeciarskie rozmowy, proszę Państwa. Jeszcze raz, Święta Anna. No i chciałyśmy powiedzieć, proszę Państwa, że w Teatrze Kamienica tak pięknie święto zorganizował, proszę Państwa, cygan i że po prostu on wcale nie musi chodzić do tej Świętej Anny, ale przygotował strasznie dużo jedzenia, że ludzie zaczęli brać i zaczęli siebie oszukiwać, że ta na wynos, a ta na miejscu, bo jak na miejscu to dawał szybciej, a ta jak na wynos, to proszę poczekać, on wziął seropian i włożył. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Conchita, będzie jakaś burza, no w kamera latająca w naszym radiu, sowa. No jak sowa, to sowa. Przecież sowa lata. Proszę Państwa, i teraz tak, bo co my mamy w spadku? Bo jak ochota obraca się, tak mi pokazała Biblia, to chyba by uciekła. Takie mamy społeczeństwo, proszę Państwa. Co my mamy w spadku po Żydach? Bo właściwie, ja wiem, cała spuścizna, tutaj też Duda by pięknie powiedział, no wzięła się też, no najpierw byli Żydzi, prawda? Jezus był Żydem. I teraz co my mamy po Żydach? Co dobrego, a co złego? Bo tak, co dobrego, to mamy Biblię, prawda? Mamy dobre wzorce, no ale ponieważ nikt tego nie chce. Tak jak mówię, by ta baba, żeby zobaczyła Biblię, to by uciekła. Na dobrą sprawę, żeby to byli adwentyści, mormoni, jezuici, czy ktokolwiek. Ale żeby mieli w ręku Biblię, no to wtedy można dyskutować i z każdym można rozmawiać. Ale widzicie Państwo, jak oni po prostu, oto pozostałości takie jeszcze, Państwo, zobacz. Bo Marienstadt to jest niby tam, tu, Marienstadt. Marienstadt, tak, za tym domkiem też Marienstadt jest, to jakby zaplecze Świętej Anny. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. No więc tak, dużo do opowiadania, kto przyszedł do naszego tego Kamińskiego, Teatr Kamienica. Cygan zorganizował dzisiaj, proszę Państwa, wielkie przyjęcie i tego żarcia było tak dużo, że ci, którzy korzystają z tego, Jaćka Grabowska okłamała, że ona po prostu jedzie i wcale, proszę Państwa, nie jechała, bo ona już tutaj była w środku. Z bezdomnymi raczej razem, ale to nie tylko bezdomni przychodzili, każdy kto chciał, bo i z galerii przychodzili, z wernisaży też, proszę Państwa, ludzie przychodzili. No dobrze, i robić zdjęcia i po to, i po tamto. No ale Grabowska już była tutaj wcześniej. I teraz tak, jak ona kłamie, jak ona kłamie, jak ona oszukuje. Mówiła, że jedzie autobusem, że jeszcze 5, 10, 15 minut i będzie. A to wcale nieprawda, bo ona była już w środku i skorzystała i się nie odzywała, ale że ona jedzie. A mówiłam, czy jest taka baba King Kong i po prostu o co chodzi? Że ludzie, którzy
są bezdomni i nie mają gdzie mieszkać, wcale nie muszą być agresywni, kłamać, oszukiwać, bo to, żeby na skróty prędzej, to trzeba skłamać i wtedy jak tak często się kłamie i bardzo często się kłamie, to człowiek już wtedy jest takim niczym, w sensie z cech wyzuty jest, żeby nasze radio, latające radio Sowa. Proszę Państwa, idziemy tutaj, szkoła bednarska, będzie też i uczyłyśmy się tu śpiewu, tańca, to nie, ale Martusia też tutaj się uczyła, Martusia Dobosz na bednarski. Zaraz będzie ta szkoła, jeszcze to radio obrotowe, radio Conchita. Zaraz pokażę te szkoły na bednarski, także spokój, proszę Państwa. Nie denerwować się, gdy nadaje nasze radio Conchita. To jakiś sklep, tu widzę, czy makaronu bym kupiła włoskiego. Proszę Państwa, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, witamy naszą Kunegundę Grabską. No i teraz tak, Jadwiga Grabowska, bo to takie coś koło Grabskie, Grabowska. O, tu jest bednarska, że ta szkoła muzyczna, proszę Państwa, taka malutka. Na taką Warszawę, jak Warszawa ma 3 miliony, no to na taką Warszawę, proszę Państwa, ja to... Jestem objuczona pasztetami, jajkiem, proszę Państwa, najadłam się i przecież mogłabym też chleb wyrzucić do śmietnika, ale przecież jak jestem nawet na tej Powsińskiej, no to ten chleb ptaszkom wyrzucę itp. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Także proszę Państwa, radio Conchita. Całą noc tu siedzieli. No ci z tych wodociągów tam u nas na Powsińskiej, bo ciągle jakieś alarmy, ciągle to jest taka praca, przyjechali też. No dobrze, niech sobie pośpią w samochodzie trochę, bo przecież no cały czas to nie, no to jak można być na topie. Proszę Państwa, cygan zorganizował przyjęcie, bo przecież jak tak żreć. Ja wiem, że trzeba, ale wiecie Państwo, człowiek jak ma tylko te torby i nie ma domu, no to czy oni pakują w te torby, ja też to rozumiem i tam ze straży, ci ludzie wszyscy ze straży, no miejskiej, przecież nie pożarnej, nakładały te babki, piękne dziewczyny, piękne zęby, żeby w serduszkach miały jeszcze, proszę Państwa, buziaczki i że proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Nie jedna osoba, która by chciała zjeść, jest głodna, nie ma pieniędzy, mogłaby pójść, proszę Państwa, dzisiaj na to takie śniadanie, obiad i tam i kasza była i tego, ja to po prostu zobaczyłam, co tam jest grane, o co chodzi, że rzeczywiście w Teatrze Kamienica wielki bal, pan Kamiński z tych biletów, z tych pieniędzy, to widocznie musi być jakiś dobry człowiek. Proszę Państwa, musi to być dobry człowiek, który zorganizował takie jedzenie, że ja mam na całe święta, jak budududu, mam to już na całe święta, gdy nadaję nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, buziaczki i że proszę jeść kaczki. Wszystkie dewotki poprzychodziły do Kamińskiego, do teatru. Wszystkie, i ta Zosia, i to one wszystkie są takie miłe, że bez kolejki włażą, potem udają, że ciebie nie widzą, bo wiesz, bo skoro ona wlazła bez kolejki, to jest jak na patelni, bo to wszystko cygan zorganizował, proszę Państwa. Obserwują ją i ona udaje, że stała, także wiesz, ona do ciebie też się nie odezwie. No przejdźmy przez ten parczek. Proszę Państwa, tutaj była galeria pod takim wiaduktem, o tam gdzie wiadukt. No dobrze, jest taryfa. Tam potem jakaś Ukrainka zaczęła tym swoim telefonem komórkowym, to radio nasze latające Sowa, to czasem jest niewidoczne i kamery radia jako appendiks, czyli dodatek radia, tak FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra są niewidoczne. No to więc proszę Państwa, jak ta Ukrainka w Teatrze Kamienica, oto Marienstadt, zaczęła nagrywać, to jeden facet się zdenerwował, zaczął różne historie opowiadać, ale potem jak on zaczął opowiadać, to no... za dużo problemu, bo ludzie jakoś tak nie umieją, wiesz. No dobrze powiedział, ale on dalej. Oni potem zaczynają się bić, potem zaczynają się kłócić. No to po prostu coś takiego, jak człowiek jest
świętsze od papieża, to nie jest dobre. Ale zwykle, proszę Państwa, judaszostwo i takie przymilanie się albo nadwyraz, taka serdeczność bez pojęcia, to jest niedobra, ale wyczuwa się, że to jest autorstwa jakiegoś innego. Byłam wcześniej w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i po prostu wyruszyłam tak na półtorej godziny, ale włączyłam sobie 5, 6, 7 programów, filmy mi wchodziły. No i taka jedna babka mówi, ta szatniarka, że ona jest filozofką, że jest bezdomna. No dobrze, czy na pół bezdomna, czy jak... I ona siedziała i niepotrzebnie jej powiedziałam, że zostawiam to, żeby ona przypilnowała tylko, żeby... A ona wzięła mi to wszystko, wylogowała. Torby odstawiła do tych babek przy konsoli. Te babki potem na mnie, że to się nie zostawia. No i tak, żeby ona siedziała kątem oka, żeby patrzyła, tak jak zwykle zresztą. To nic się nie dzieje w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przecież to są młodzi studenci. No młodzi ludzie, to oni nie kradną, chyba że potem zaczną. Albo jak ci bezdomni, proszę Państwa, z Teatru Kamienic. No nasza telewizja jest tak oryginalna, że wszędzie wszystko zauważy. Proszę Państwa, tam było radio, była telewizja. No, nie lubię takiego radia, nie lubię takiej telewizji, która pokazuje tylko, że ciekawe i mieć pieniądze za to. Albo może to nie musi być aż takie bardzo ciekawe, bo jeżeli podchodzi z kamerą debilka i mówi, że jak długo się pan zmaga, a to znaczy z czym się zmaga? Przyszedł facet z bloku, jakiś taki, bo był głodny i zobaczył, że jest okazja za darmo. Tak musiałoby 200, 300, 400 zł dosłownie, bo po 10 porcji ludzie brali, proszę Państwa, tego jedzenia. No i po prostu skorzysta. A ona się pyta, jak długo się pan z tym zmaga. No, Baba Jaga. Także proszę Państwa, tutaj jesteśmy, ulica Dobra. No i z dziećmi to będziemy przechodziły przez przejścia. A czerwone, zielone, niebieskie. Coś długo tutaj tego zielonego nie ma. Zobaczymy, może jeszcze. Zanim spadną deszcz. No, gdy nadaje nasze radio. To KFM Euro. Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tu jakaś debilka w czarnym tym trąbi. Nie ma takiej potrzeby, żeby ona trąbiła, ale ona trąbi. Bym już 10 razy przeszła w lewo i prawo, ale tu trzeba, proszę Państwa, może stać też policja w parku. Państwo zobaczą. Ale oni już teraz nie, to nie z pieskiem facet na czarno ubrany. Ale oni też, policjanci, wiedzą, że już teraz nie będą wypisywali mandatów. Czekamy na czerwone, aż się skończy. O, już jest. Chodźmy, dzieci, chodźmy. Także proszę Państwa, radio to KFM Euro, Koncita Barbie Baby Langstrom Extra i dupa Jaga, gdy nadaje nasze radio to KFM Euro, Koncita Barbie Baby Langstrom Extra. Pozdrawiamy serdecznie i buziaczki, i wszystkie szkoły, i wszystkie, proszę Państwa, i tu jeszcze z psem, o taki dziad jak macha tym, to może nas też zaatakować. Dlaczego? Dlatego, że radio latające, radio obrotowe, niby nikt nic nie widzi, ale jak gdyby co zobaczył, to byłby taki wściekły. Proszę Państwa, pokazujemy tutaj na Rempex, jest galeria obrazów, tam jest w ogóle galeria IPN-u itp. Nie ma tam dobrych wibracji, ale tutaj na rogu ten biały budynek, to jest Rempex, tam jest giełda obrazów, tam można kupić obraz, sprzedać i tak dalej. Zapraszam. Już będziemy przechodziły, proszę Państwa, do naszej tej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i będziemy, proszę Państwa, zaraz siedziały też przy książkach i przy komputerze. To jest ulica Dobra. Tam jest Centrum Stomatologii, to znaczy gdzie? O tu. Centrum Stomatologii. Jak ktoś chce założyć sztuczną szczękę, to może założyć sztuczną szczękę. Martusia była w Markach i tam te babki stare, one śpiewały, tańczyły. Po jednej wypadła szczęka sztuczna i ta Martusia mówi, że te stare baby, one są takie durne i one po prostu po co śpiewają, po co tańczą, skoro, proszę Państwa, sztuczna szczęka jej wypadła i to ambie, słuchaj, no jak miała sztuczną, to lepiej sztuczną, jak wcale, to też kosztuje. Cała ta sytuacja lipska, zresztą tutaj zjechała do Warszawy po to, żeby pomieszkać za darmo i żeby za darmo jej wstawiły sztuczną szczękę. Także cała ta sytuacja lipska i tyle. A widzisz, i ona może zjechać, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita
Święta i dobrze, za parę dni, proszę Państwa. Ja tylko jeszcze do tej biblioteki, bo coś ostatnio długo w tej bibliotece siedzę, ale jak powłączam wszystkie te kanały, to też to trwa. I potem niewiele zrobię, a jeszcze ta baba bezdomna, ona wylogować się to umie, bo jak jest filozofką, to chyba umie się wylogować, prawda? I cały mi ten system wylogowała. I teraz tak, zamiast posiedzieć troszeczkę przy komputerze, to ona lata jak na sraczkę i po całej bibliotece i tu i tam. Nie dość, że tam i bezdomnych pełno w tej bibliotece. Tacy co u tej Bilińskiej Liliany, Państwo znacie historię naszej Liliany Bilińskiej. Proszę Państwa, mieszkają, bo jak ją wywalili z tego domu, też... Tu się nikt z nikim nie liczy, ale może i za duże pokoje miała, i za dużo tych pokoi miała. Miała trzy pokoje, o już jest biblioteka. No to proszę Państwa, bo ona już całkiem chora, całkiem taka niepełnosprawna, ale niesamodzielna, bo są ludzie niepełnosprawni, ale samodzielni. Proszę, ja też mogę być osobą niepełnosprawną, ale jestem osobą, proszę Państwa, samodzielną. I co to można zrobić, gdy nadaj nasze radio? Tak FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Co to można zrobić? Można zrobić biznes. Jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną, na przykład intelektualnie, no to może być osoba bardzo mądra, bardzo, bardzo, bardzo. To tak samo jak stwórca Jahwe, Bóg Jehowa, jaki piękny domek zbudował. Kto? Ktoś mądry zbudował dom. To mogła zbudować osoba intelektualnie niepełnosprawna. No na przykład Mareczek, jak był w tym szpitalu psychiatrycznym na Gruzińskiej 6, to jak ja potem pokazuję, czy ludzie sami zobaczą łazienkę, jak on ładnie sobie zrobił łazienkę i podwieszane sufity w kuchni. Proszę Państwa, to o co chodzi? Jeszcze raz na tę dobrą patrzymy się, bo już tam Centrum Stomatologii, a tu już dochodzimy do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, którą wyświęcił w 1999 roku papież, który mieszkał tu u Szarytek, a potem przeszedł, żeby wyświęcić tę bibliotekę. No ten polski papież, ludzie tylko dzięki temu papieżowi jeszcze żyją. No, Uniwersytet Warszawski, Wydział, tak, Artes, o to ciekawe, Artes, Collegium Artes Liberales. No to już Państwo wiecie, gdy nadaje nasze radio Conchita, co FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra, proszę Państwa, można powiedzieć także Dextrem. No i te studentki, jedna z, no rzadko się spotyka ludzi z zagranicy, chciałam powiedzieć z Maroka, druga jest z Orinoko, koło mnie siedziała Arabka, jakaś gruba bardzo babka, no bo one zawsze są grube. Proszę Państwa, ja mówię, bo co, po co taka siedzi Arabka, bo ona przypomina mi grubą tłustość Makryny Mieczysławskiej. Cała historia Makryny Mieczysławskiej, oczywiście, że tłuszcze mogą nie mieć nic wspólnego, proszę Państwa, z czym? Radio obrotowe, radio sowa, to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra, z intelektem, z poziomem, z charakterem, z tymi rzeczami, które nam są bliskie, o których my tu omawiamy, o które tu opisujemy. Ulica Dobra, raz jeszcze, zaraz już do Małgi jadę. Małgi, proszę Państwa, bo my robimy filmy. Ale że dziadyki tutaj tak zaglądają, no jeden to tak, zamiast mi tu przejść, to będzie chciał w kamerę wejść i problemy jakieś takie robić, jak ci ludzie bezdomni. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro Conchita, Dom Szarytek, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Dochodzimy już do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. No to więc Mareczek ma podwieszane sufity w łazience w kuchni. I ludzie tak mówią, że matka oddała do domu dziecka. Człowiek specjalnej troski, Arysia, mówi, że przygarnięty i wzięty z domu Łazarza. Ja mówię, no bo w sumie tak było. Janeczka Sobieska już nie żyje, ale ona wzięła dzieci i takiego Krzysia, którego ja uczyłam matematyki, historii polskiego, i tego Krzysia uczyła. Proszę Państwa, to ja uczyłam wszystkiego. Już był.